Dzień dobry, kochani, witam was w moim kolejnym filmiku. No już jest tak naprawdę typowo jesiennie, a więc przesrane po prostu. Ja tak nienawidzę takiego rodzaju pogody. Wolę jednak jak jest dużo cieplej, a więc przerąbane. Ale trzeba sobie umilać takie dni, a więc kochani, witam was serdecznie i jedziemy na shopping. Jadę pooglądać ozdoby, pewnie wpadnę do Sinsaya, do Pepco, gdzie jeszcze mogę wpaść? Jeszcze do Teddy'ego zajrzę, zobaczymy jak będę stała z czasem, a więc zabieram was ze sobą i zapraszam serdecznie do oglądania. Zastanawiam się, które wziąć, czy takiego nietoperka na lajta dla Nikolki, czy taką dynię. Strasznie mi się podoba ten nietoperz taki czarny. Chyba wezmę nietoperka. Ile to kosztuje? 20 zł. Zobaczcie, co znalazłam. Widziałam tą dynię w gazetce, taką zamszową. O, ale ona ma skazę. Tutaj. Ona jest piękna. Dlatego jej nikt nie wziął, bo taka przybrudzona. Wyszłam już z zakupów z Pepco i powiem wam, że sporo pięknych rzeczy, bardzo dużo rzeczy mi się podobało, ale ja już tak rozsądnie staram się myśleć, bo ja to uwielbiam, po prostu takie pierdoły, gadżety wymieniać, ale tyle tego już nagromadziłam w domu, że myślę rozsądnie. Wzięłam jakieś tam pierdoły do zdobienia domu, pokażę wam już w domku. Teddy, zobaczcie, już cała alejka z jednej i z drugiej strony odnośnie świąt Bożego Narodzenia. No niesamowite. 3 miesiące do, a już tyle ozdób. Ja przyszłam po ozdoby jesienne, a tu taki galimat jest. Wychodzi na to, że w grudniu to będą ozdoby na Wielkanoc już.
fajna, ale ona kosztuje 15 zł. Bardzo ładna. A tu głowa renifera. Zobaczcie, jakie fajne świece alalajty, takie niedźwiadki. No śmieszne są rzeczy. No i mamy do wyboru, do koloru, takie suche trawy. Jest ich bardzo dużo tutaj. O. Taka paczka suchej trawy kosztuje 25 zł. I chyba sobie wezmę z tej paczki. Bardzo fajna ta czarna zastawa. Tu mamy miseczki. Widzicie, taka czarna w centki. Taka miseczka 15 zł. Talerzyki takie mniejsze i talerze takie duże. I tu mamy takie salaterki do tego. No i już, kochani, jestem po zakupach. Jak widzieliście, jest jedno wielkie gówno w sklepach. Spodziewałam się fajnych takich jesiennych zakupów. Liczyłam, że w Pepco uda mi się zdobyć te dynie takie zamszowe. No ale naprawdę, jedno wielkie gówno. W Pepco znalazłam tą jedną dynię, ale taką zdewastowaną. Pani mi opuściła cenę 50% i ją wzięłam. Doszłam do wniosku, że ją tak odwrócę, że nie będzie tego widać. W Teddy to po prostu zero dyń. Poprzednim razem kupiłam tą złotą, co Wam pokazywałam. To teraz już świąteczne rzeczy na Boże Narodzenie. Mamy 3 miesiące do świąt, a tu po prostu szał świąteczny. A jeśli chodzi o Sinsay, no to też jakoś tak, ja nie wiem. Są jakieś fajne rzeczy, ale mnie to już się dużo rzeczy nie podoba. Już tak widzę, trochę się obłowiłam w te różne rzeczy i już naprawdę staram się podchodzić do tego z dystansem i nie brać wszystkiego jak leci. Kiedyś to po prostu brałam, za chwilę wymieniałam, znowu brałam, za chwilę znowu wymieniałam. W zeszłym roku, jak chciałam, żeby Sobcie ze mną pojechał do Kika i do Pepco po zdoby świąteczne na Boże Narodzenie, to wiecie, co on mi powiedział? Że on na zakupy to może mnie na nasz strych zabrać, bo mamy tyle gadżetów. I ma rację. Ja naprawdę swego czasu to po prostu latałam po tych sklepach i kupowałam swego czasu. Tak od 10 lat tak mam gdzieś. A teraz jakoś tak od 2 lat to tak trochę zestopowałam. A już od roku to już naprawdę mocno zestopowałam. Chociaż dzisiaj nie powiem, że nic nie kupiłam. Wracam do domu zawsze z czymś. Więc pokażę Wam już w domku, co udało mi się zdobyć. Na specjalne życzenie mojego widza Marcina prosił, żeby Nikolka pozdrowiła jego synka. Nikolka go właśnie pozdrowi. Pozdrawiam Cię, Fabian. Pozdrawiamy Fabiana. Pa! Pa! No i już jestem w domku. Postanowiłam usiąść na tarasie, ale powiem Wam, że jak wychodziłam ze sklepów, to świeciło słoneczko i było ciepło. Jestem w domu od jakiejś może godziny, może nie całej godziny i po prostu wyszłyśmy z Nikolą trochę na powietrze i jest tak zimno. Ja siedzę tu na tarasie, to jest tak zaciśniej, ale tam to już naprawdę. No ale Nikola musi funkcjonować też na powietrzu, a więc chociaż te pół godziny czy godzina dziennie na powietrzu musi być. Kochani, co kupiłam? Już Wam pokazuję.
W Pepco kupiłam sobie 4 sztuki takich poszewek na jasieczki do salonu. Takie dosyć gładkie. Nie wiem, czy będzie widać ten splot. O, gładkie, szare. Jedna powłoczka kosztowała mnie 15 zł. Pepko kupiłam również tego nietoperka, co Wam pokazywałam. Nie mogłam się zdecydować, czy dynie, czy nietoperka. Kupiłam nietoperka. Nietoperek kosztował mnie 20 zł i on idzie do pokoju Nikolki. Pepko również kupiłam, kochani, tą dynię. To jest taka dynia ceramiczna, zamszowa. Jest bardzo ładna i ja ją widziałam w gazetce Pepko, ale była już ostatnia. Ostatnia bez ceny i jest nieźle zdewastowana, jak widzicie. Tu u góry ma kapnięty klej, ale utargowałam ją w Pepko za pół ceny, że jest taka licha i pani mi ją za 15 zł sprzedała, więc mówię, za 15 zł to ten klej ukryje i nie będzie tego widać. Jest bardzo ładna. I w Pepco jeszcze kupiłam takie żaróweczki na baterie, takie żyłkowe, jak widzicie, i one trafią do nietoperka Nikolkowego, żeby, wiecie, dziecko mi nie zapalało lajków, bo nie chciałabym. Jeśli chodzi o sklep Teddy, jak widzieliście, byłam, po prostu dla mnie porażka, zero już ozdób jesiennych, na zewnątrz trochę tam nagrałam, że jeszcze jakaś jest wystawka, w środku same świąteczne rzeczy na Boże Narodzenie. No, troszkę dla mnie za wcześnie, jeszcze nie było Święta Zmarłych, a już Boże Narodzenie, więc wtedy nic nie kupiłam. Jeśli chodzi o Sinsay, to kupiłam 2 świece, takie czarne, bąbelkowe. Zapach jak zapach. Dupy nie urywa, ale bardzo mi się podobały, jeśli chodzi o wygląd, takie eleganckie. I jeszcze kupiłam sobie w sklepie w Hausie taką sukieneczkę. Tego tak nie będzie widać, ale jest tak miła w dotyku, jest tak cieniutka. Tu mamy taką gumeczkę na zakończeniu i jest taka luźna, do długich kozaczków na zimę, bardzo fajna, fajna kolorystyka i wiem, po prostu nawet nie mierzyłam, że będzie mi w niej dobrze, więc jestem zadowolona. A co jeszcze kupiłam w Pepco? W Pepco kupiłam jeszcze 2 takie zaczepy na telefon do podtrzymywania telefonu dla Nikolki. O. I psio. A i przepraszam, wtedy im kupiłam jedną rzecz. Taką moskitierę do na stół, jak coś się stawia. Kupiłam wtedy za całe 10 zł. Tylko tyle. Dynia. Ty kupiłaś taką? Gdzie będzie? Nie wiem. Może będzie w domu? No w domu będzie. Ale a jeszcze może nie być wiem. U mnie? Nie, kochanie, nie. Ale wiem. Ale dzisiaj na tych. Nie wiem, kochanie, jeszcze gdzie będzie. Jeszcze nie mam na nią pomysłu. Do widzenia. Do widzenia. Więc jak widzicie, miałam ochotę na jakieś takie szaleństwo zakupowe, kupić jakąś taką inną ozdobę. Nie powiem, w tym Teddy są całkiem fajne ozdoby, ale te ozdoby są takie codzienne. Jeśli chodzi o świąteczne, też na pewno by coś znalazł, ale to nie jest ten czas, to nie jest czas na kupowanie świątecznych rzeczy, bo potem nie czujemy tego klimatu, dlatego nic nie brałam. Bardzo mi się podobała ta trawa i miałam już ochotę ją wziąć, ale wiecie, że ja mam w domu w tym zielonym słoiku taką trawę szaro-brązową z Isk i ona mi się też podoba i co, ją wyrzucę? No nie. No trzeba tak trochę rozsądnie podejść do sprawy, nie brałam jej, może kiedyś, za jakiś czas, jak mi się ta trawa znudzi, wymienię sobie ją na inną. A więc kochani, mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał, zapraszam Was serdecznie do oglądania moich kolejnych odcinków, do następnego, cześć!